Siemanko, witam wszystkich. Dzisiaj chciałem wam pokazać jedną z moich znowu roślin dość ciekawych. Myślę, że niektórzy mają z was, uprawiają ją u siebie. A na mianowicie jest to pigwa. To jest prawdziwa pigwa. Czyli nie pigwowiec, tylko pigwa drzewo. Już jest pora taka jesienna, tak? Mamy po połowie października, więc praktycznie pora na zbiory pigwy. One, jak widzicie, same odpadają. Wystarczy dotknąć, tak? Ewentualnie trząsnąć drzewem. Tutaj pewnie, nie wiem, mam nadzieję, że obejmuje aparat. Dużo ich leży na ziemi. Bardzo fajne, ciekawe owoce. Różnego kształtu. Ja mam tutaj trzy odmiany. Podam w opisie. Prawdopodobnie to jest, to co pamiętam, raz mamut, wielkoowocowa jabłkowa i wielkoowocowa gruszkowa. Tak, pod takimi nazwami tą pig wykupiłem. Te odmiany pig wykupiłem. To wam dobra pokażę, czym one się równie wam pokażę. Więc tak, to jest wielkoowocowa. Znaczy wróć, to jest raz mamut, sorry. Najbardziej żółta z nich wszystkich. Raz mamut. To jest gruszkowa. Tak samo ta. Dwie są gruszkowe. A tu jest jabłkowa. Czyli chodzi prawdopodobnie o kształt. Także wielki owoc, wielkoowocowa dlatego. I chodzi o kształt. Jabłkowa, gruszkowa, raz mamut. Raz mamut z nich jest najbardziej żółta i zawsze była żółta. Myślałem co do tego, że po prostu mają dostęp większy do słońca. Ale widzę, że wszystkie co roku wyglądają tego tak samo, czyli kolor mają taki sam, barwy nabierają taką samą. Więc wychodzi na to, że po prostu one tak mają z natury, że te są dość żółte, gruszkowe są prawdopodobnie cały czas zielonkawe, a teraz mamut jest najbardziej żółta, ona jest i najbardziej chyba słodka z nich wszystkich. Najbardziej aromatyczna jest gruszkowa, jeżeli ktoś chciałby między tymi wybierać odmianami, więc gruszkowa jest najbardziej aromatyczna. Za to jest najmniejsza z nich wszystkich, ta jest największa i jest najbardziej słodka, a ta jest pośrednia, aromat ma też dość zbliżony do gruszkowej, ale mniejszy, mniej intensywny i wielkością jest też pośrednia, więc od was zależy, jaką odmianę sobie weźmiecie, ale od razu mówię, że lepiej jest kupić przynajmniej dwa drzewa. Ja zawsze kupowałem po trzy, jak to mówię na filmach, że zawsze kupowałem po trzy, żeby ten miks kwiatów się trochę tam pyłków kwiatowych się bardziej mieszał, więc kupowałem po trzy. Ale mówię, polecam przynajmniej dwie sztuki, tak? Jakieś tam dwie odmiany. Więc tak wyglądają. Jest tych pigw tutaj naprawdę dużo. Na drzewie też jest ich mnóstwo. Nie wiem, czy widać je, ale no są dość widoczne na drzewie. Tu jest właśnie raz mamut, gruszkowa i na końcu tutaj jest jabłkowa. Sorry, nawet widać, o, że jabłkowa też jest dość duża. Gruszkowa jest z nich wszystkich, tak jak mówię, najmniejsza. Więc, ale za to chciałbym wam ten zapach przekazać, ale nie mogę przez wizję. Nie mamy jeszcze tutaj opcji udostępniania takich rzeczy jak w kinie 5D. Więc ja wam tego nie pokażę, nie mogę wam tego przedstawić, ale naprawdę jest, kurde, taki aromat jest, trochę cytrusa może nawet podchodzi, nie? Taki, no aromat cytrusa, no ekstra, ciężki do opisania, może trochę jabłkiem zalatuje, może, no nie, no ale musielibyście sobie sprawdzić, ewentualnie jak macie pigwy, jak uprawiacie u siebie pigwy, dajcie znać. O, jak zwykle Lila do nas idzie, ona zawsze jest ze mną i pomaga. Tak, Lilucha, we wszystkim, tak, panu pomaga. Będziemy zbierać pigwę? Tak, będziemy zbierać pigwę. No dobrze, to będziemy zbierać pigwę. Więc, tak jak mówię, jest najbardziej aromatyczna ze wszystkich. I nie wiem, co chciałem powiedzieć. Lila mi przerwała. Lila! O czym mówiłem? Widzisz? Teraz ty też nie wiesz. No ja zbieram właśnie tak mniej więcej... Już pominmy tamten temat, który był, bo już nie pamiętam, może mi się przypomni. Zbieram zawsze wtedy, kiedy same opadają, czyli jeżeli leży już tam pierwsze na ziemi, to trzącham drzewem po prostu i je zbieram z ziemi. Te, które wiszą, jeszcze zostawiam, niech sobie dojrzewają. Dużo ludzi zrywa z drzewa, ale ja myślę, że to nie ma sensu. W ogóle pigwa, i to każda jedna pigwa,
prawdziwa pigwa, ma taki nalot, tak jakby meszek na sobie, na owocu, no który raczej lepiej umyć, czy zetrzeć, czy coś w tym stylu przed jedzeniem, tak? Ogólnie z tego, co ja zauważyłem, nie czytałem w sumie o nich, ale jak zacząłem uprawiać i zauważyłem, próbowałem je jeść jako deserowe, na surowo, tak na bieżąco. Są jadalne, da się to zjeść, ale są bardzo, jakby to powiedzieć, wysuszające. One po prostu są soczyste, ale tak zapychają, że nie wiem, tak jak jecie aronię, no wiem, co chciałem powiedzieć, czym był temat przed chwilą, ale dobra, za chwilę. Tak jak jecie aronię i aronia jest taka cierpka trochę, ale jak jest w sumie dojrzała dość, to też tej cierpkości jest niedużo, ale jest taki dziwny posmak takiej suchoty, nie? Taki no nie wiem, jak to nazwać, jak to opisać. To właśnie pigwa ma nawet więcej tego. Ona ma jeszcze bardziej, jest taka sucha, że no na surowo jest praktycznie niejadalna. Da się tam trochę, nie wiem, skubnąć, zjeść, tam połknąć, tak? Da rady to przełknąć, ale jest ogólnie bardzo ciężka do przełykania właśnie, tak? Ona nie potrafimy jej po prostu aż tak przerobić w ustach, tak? Przemiarzyć, przemielić, dodać tej odpowiedniej ilości śliny, by właśnie ten meszek zostaje na kurtce. Dobra, do prania albo do wytrzypania, do umycia. Że jest ciężko właśnie ją zjeść na surowo, ale jest jadalna. No najlepiej to jest zrobić z niej kompoty, jakieś przetwory, ewentualnie ciasta, nalewki. Ja robię nalewki. I co ciekawe, można zrobić z niej wino. Tylko że wino to proponuje właśnie, tak jak większość owoców naturalnie występujących, niepryskanych i w naszych sadach, ogrodach, nie dodawać drożdży, tylko spróbować zrobić właśnie na drożdżach naturalnie występujących na ich skórce, bo zawsze są te drożdże. I właśnie nie wiem tylko, czy, bo jeszcze nie robiłem wina z tego, a w tym roku spróbuję prawdopodobnie, czy to właśnie ten meszek wycierać przed tym winem, czy nie. Czy lepiej zostawić i niech sobie to całość się tam przerabia, że na tym, może w tym mchu jest ten, znaczy mchu, tym nalocie jest tych drożdży więcej, czy po prostu zrobić tak, że wytrzeć to i dopiero pokroić i zrobić z tego wino. No ale na kompoty i inne rzeczy. Jak będzie ktoś chciał przepisy, pomysły, dajcie znać w komentarzach, to mogę nagrać oddzielny film, co ja robię z pigwy. I przy okazji z innych owoców, bo ja robię praktycznie ze wszystkich owoców podobne rzeczy, bo się da. Nie ze wszystkich się da, ale z niektórych owoców się da podobne rzeczy robić, więc kto będzie chciał, to nagram film. Teraz nawet robię akurat wino z winogronu, więc jakby ktoś chciał, to mogę nagrać, jak ja to robię i tak dalej. Z tego tak zwanego czarnego, ciemnego naszego dikiego winogronu. W sumie to jest w sumie dziki winogron, nie szczepiony żaden. No ale dobra. Wróćmy do tematów pigwy, czyli to, co przed Lilą mi przerwała Urwisa jedna mała. Tak, tam leżysz w krzaczkach, ja cię widzę. Nie, no to właśnie chodziło mi o to. Dajcie znać, czy ktoś z was ma pigwy, uprawia. Jakie macie odmiany? Może macie inne niż ja odmiany właśnie tych pięknych owoców, bardzo, bardzo aromatycznych. Właśnie ta rasmamut na przykład, to na takim bardzo dojrzałym, słodkim, deserowym jabłkiem zalatuje. No ale ta gruszkowa to no cytrus jakiś, nie wiem, tak jak skórka limonki może, o no, trochę taki podobny właśnie aromat, zapach, nie, do skórki limonki. Więc można spróbować by było zrobić z tej skórki użytek w ten sposób, taki sam jak robimy z limonki, tak? Skórki. Czyli no, dobry pomysł był. Jeszcze nie próbowałem, teraz mi to przyszło do głowy. Będę spróbować. Więc dajcie znać, jakie macie odmiany, czy macie w ogóle pigwę, czy uprawiacie pigwy u siebie w ogrodzie i jakie macie odmiany, co wy z nich robicie. Napiszcie w komentarzach, jakbyście mogli. I tyle chyba co do pigw, no. Tak jak widać, na drzewie jeszcze są. Tych z drzew w ogóle nie będę jeszcze ruszał, a może trochę potrząsam. Ale no ilość ta, którą mam na ziemi, a pewnie obejmuje aparat, widzicie tutaj ile jej jest. Zobaczcie, no to jest kurczę tego ogrom. W tym roku jest najbardziej plenny chyba rok ze wszystkich lat, jakie miałem do tej pory. To tak wam powiem, że no nie będę na razie chyba z drzew trząsał, bo to co ostatnio zbierałem z ziemi nie zostało przetworzone przeze mnie, dlatego właśnie plan jest taki, że sobie zrobię z tego wino, bo no nie będę miał co z tym robić, nie? A kompotów jeszcze mi zostało też trochę z tamtego roku. Wiadomo, jak jest dobrze zawekowany, tak zwany wekowanie, nie?
czyli zapasteryzowany kompot, w ogóle przetwory jeszcze dobrze zapasteryzowane, to one naprawdę nam wytrzymają długo w takim pokojowym pomieszczeniu, tak, o pokojowej temperaturze, nie za gorącej, więc mówię, kompotów jeszcze trochę mam, nie będę robił, a z tą piwą coś zrobię, prawdopodobnie nastawię wino, specjalnie nastawię wino i może zrobię tak, że nie będę ich mył, jedno zostawię w mniejszym wiaderku bez mycia, tego mchu, tego nalotu, nie? Czyli to wszystko, tak jak widać, nie wiem, czy mi teraz aparat złapie. Łapiesz ostrość, kolego? Ten nalot cały zostawię i on będzie sobie fermentował razem z tym. Później to i tak prawdopodobnie opadnie na dno pojemnika fermentacyjnego. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałem. I będzie odsączone, więc tu bez problemu z tym będzie można to zrobić. A drugi pewnie zostawię bez umycia. Więc tyle na temat pigwy. Na razie, do następnego. Cześć. Ma.